Choć człowieku, coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Witajcie moi drodzy, w 113 odsłonie audycji Pod Wielkim Dachem Nieba przywitała nas Paulina Kudelska piosenką Wędrówką Życie jest człowieka. A teraz premierowo Zniechęcona Bosanowa i Joasia Cieśniewska. Spotkał i strwożony pytają, dokąd pędzisz, moja droga, w taką pogodę złą. Bosanowa bez namysłu odpowiada, mój kochany, pędzę tam, gdzie suchy ląd, tam, gdzie kwitną tulipany, błąka, gdzie jest ci
pożegnę bossanowe i popędził dalej w świat. A na morzu jakoś smutno odechciało mu się wiatr. Słońce się rozleniwiło, falą skrzydło płynąć w dal. Wiatr zrozumiał, że przyczyną jest tej bossanowy brak. Odleciała tam, gdzie rosa ukojenie daje stopom, tam, gdzie kwiatów pełna łąka, gdzie wśród zboża wiatr się błąka, gdzie jest cicho i cieplutko, gdzie sukienkę ma suchutką, gdzie wieczorem przy ognisku ktoś jej wreszcie da zabłysnąć. Wrócił wiatr po bossanowe, zastał ją siedzącą w kącie. Schudła trochę i zmarniała, widać ciężko jej na lądzie. Zatęskniła za żaglami, za błękitną morską pianą, za falami, co w noc złotą rozmawiały z bossanową. Pomyślała, wszak od zawsze jestem bosa, w morskiej wodzie się zanurzę i nie będę szlochać dłużej. Może nie jest tam najcieplej, ale wracam dziś koniecznie i wypędzę mdłą pogodę. Wietrze, wracam dziś na wodę. I gdy niebo rozbłysnęło alejami złotych gwiazd, słychać było w morskim szumie takie ciche szabada. Audycja będzie dosyć, powiedziałbym, oryginalna, specyficzna, dlatego żeby tak trochę wprowadzić w nastrój, jaki wprowadzi nas Paweł Piekarczyk, mój gość. Najpierw posłuchajmy piosenki w wykonaniu zespołu Zajazd, Lech Makowiecki, Mój dom, mój świat. Że coś zmieni się,
przyzna Bóg gościnny próg. Na naszych oczach ginie świat. Honoru nie, już nie ceni się. I z bratem znowu walczy wrog. Kiedy chciwość odebrała ludziom serca, gdy głupota stała się największą z cnót, kiedy dłum uwierzył już w złotego cielca, to jedyny azyl znajdziesz tylko tu. Twój dom, te słowa mówią wszystko. Przydadzą swoje sny patrioci, buntownicy obrosną znowu w tłuszcz. Kiedy świat zdumiony koło znów zatoczy, jedno co niezmienne czeka właśnie tu. Mój dom, te słowa mówią wszystko. Teraz już zapraszam na wysłuchanie, do wysłuchania rozmowy mojej z Pawłem Piekarczykiem, która odbyła się jakiś czas temu. Na godzinkę z lekkim haczykiem zabieram Was na rozmowę i na piosenki Pawła Piekarczyka. Ostatnio mój naród zapomniał o dumie, zbyt łatwo obraża dobrego pasterza, za rzadko zagląda do martwych swych sumień, za często szyderstwem swe słowa odmierza, nie czyni wysiłków koniecznych, by zbawić swe dusze już dziś. Więc tak się pocieszam, jest sąd ostateczny i wam też poddaję tę myśl. I choć autorytet wszeteczny jest kontent, że niszczy nas wróg, to myślę, jest jeszcze, jest sąd ostateczny i jest przecie na niebie Bóg. Nie bywam specjalnie waleczny, odwagi nie trzymam na zbyciu, lecz wiem, że po śmierci jest sąd ostateczny i to mnie trzyma przy życiu.
Tak wiele się kiedyś w mym kraju mówiło, że straszna kometa ku ziemi się skrada, że koniec nam świata urządzi aż miło, a wyszło co? Nic, szkoda gadać. Lecz choć potok słów mych niegrzecznych nie zbawi mej duszy już dziś, to czekam wytrwale na sąd ostateczny i wam też poddaję tę myśl. I choć autorytet wszeteczny jest kontent, że niszczy nas wróg, to myślę, jest jeszcze, jest sąd ostateczny i jest przecie na niebie Bóg. Nie bywam specjalnie waleczny, odwagi nie trzymam na zbyciu, lecz wiem, że po śmierci jest sąd ostateczny i to mnie trzyma przy życiu, i to mnie trzyma przy życiu, i to mnie trzyma przy życiu. Witam serdecznie, moim gościem pod wielkim dachem nieba, niespodzianka, Paweł Piekarczyk. Cześć, Pawle. Dzień dobry. Dzień dobry, ja. Nawet będzie dobry wieczór, bo to od 20 do 22. Umawiamy się na koncerty, na wszystko jak sójki za morze generalnie. Do tej pory nam się nie udało, a dzisiaj wystarczyło tryk i się okazuje, że wszystko jest tak, możliwe. Tak, bo po prostu gdzieś przejeżdżałem w okolicy i okazało się, że można. Czyli wszystko da się zrobić. Powiedz mi, Pawle, ja pamiętam dawne czasy, to nie wiem, 93, 94 rok, Śpiewnik Oszołoma, takie coś wyszło. To strasznie wkurzało, ale to się wbijało wtedy w temat. To raczej prawda? Piąty, szósty. Piąty, szósty, aż tak dalej? Nie, tak, to raczej pierwszy nasz wspólny z Leszkiem Czajkowskim koncert Śpiewnika Oszołoma był chyba właśnie 11 listopada 1995 roku. I to wtedy pamiętam też modny był taki człowiek. Jestem ciekawy, co o nim sądzisz, bo wiem, że zaraz porozmawiamy o tobie, o Leszku i o tym, co robicie. Ale to był taki czas, gdzie modny był jeszcze Wojtek Cejrowski, tak? Śpiewnik Oszołoma bardzo się wpisywał w to, co robił Wojtek. Nie wiem, wtedy. Co to znaczy, nie wiem, co to znaczy modny. Popularny bardzo w mediach. Myślę, że po pierwsze nadal jest jakoś popularny. Tak, wkurza w dalszym ciągu, tak samo jak wtedy. Modny. Natomiast jest on, ja nie wiem dlaczego wkurza, no mnie nie wkurza. No tak, tak, ale ja mówię o tych, wiesz, poprawnych ludziach, którzy myślą o poprawności. Znaczy ja bym postawę Wojtka Cejrowskiego nazwał czysto zdroworozsądkową. 25 lat bez zmian, jeśli ja mówię o znajomości mojej z Cejrowskim. 25 lat się nie zmienił. Jaki był w 93, 4, 5, taki jest do dzisiaj. Myślę, że wielu takich jest, którzy przez 25 lat się nie zmieniają, tylko że im jest pewnie trudniej niż tym, którzy są gotowi do zmian. Dobrze, powiedz mi, co się zmieniło, a wiem, że się dużo zmieniło od czasu Śpiewnika Oszołoma. Jedna z piosenek miała w Śpiewniku Oszołoma miała taki refren powtarzający się, zmieniło się tyle, a nic się nie zmieniło. U was się nic nie zmieniło, czy w naszej rzeczywistości? Nie, w naszej rzeczywistości zmieniło się zasadniczo nie bardzo dużo. Lub niewiele. Tylko jakby, albo przynajmniej nic takiego progowego, że następują powolne zmiany, czy to w jedną degradacyjną stronę, bo ja te wszystkie nowoczesności i rozbudowywanie na przykład w Unii Europejskiej jako tej takiej federacji dziwnej uważam za jakby regres cywilizacji. A z drugiej strony to, tak, to następuje powoli, tak żeby jakby ludzie nie zorientowali się, że on rzeczywiście następuje i on pod hasłami rozwoju i nowoczesności jest tak naprawdę regresem i jej niszczeniem, mam nadzieję, że nie ostatecznym. Chociaż piosenka, którą się przywitaliśmy, jest jeszcze sąd ostateczny. Tak, bo to jest, my nie lubimy sądu ostatecznego, bo to najpierw trzeba umrzeć, a my mamy do tego negatywny stosunek, no, może to i dobrze. Natomiast zwracam uwagę, że istnienie sądu ostatecznego oznacza również istnienie pewnych
obiektywnych kryteriów, według których po śmierci będziemy sądzeni. A istnienie tych obiektywnych kryteriów wbrew pozorom to jest dobra wiadomość dla państwa dzieci, dla państwa rodziców i dla państwa wnuków. Że to, że istnieje taki prosty i niezmienny kodeks, według którego będziemy na tym sądzie ostatecznym sądzeni, jakby pozwala normalnie żyć. Aleśmy poważnie weszli w temat, prawda? No cóż, taki temat sąd ostateczny to zawsze dylematy. Zobaczymy, według jakiej miary Pan Bóg będzie sądził, czy takiej jak ludzie, czy dzięki Bogu licząc na to, że jednak będzie miał inną miarkę niż ludzie. Ostatnio bardzo jakby rozwija się kult Bożego Miłosierdzia. Zarówno w oparciu o ośrodek krakowski, jak i ośrodek wileński, oba polskie, zwracam uwagę. Tu siostra Faustyna z księdzem Sopoćko, jedno święte, drugie błogosławione. To na pewno ma swoje ogromne znaczenie, to na pewno ma swoje jakby ogromny wpływ. I myślę, że będziemy sądzeni z jednej strony według jakby twardo rozumianego dekalogu, a z drugiej strony będziemy również będzie do tego przykładane miłosierdzie. Kiedyś czytałem, to jest jeden z moich ulubionych książek, opowieści z Narni, które bardzo serdecznie polecam, Clive'a Stapesa Lewisa. I tam w ostatnim tomie, jak już jakby świat się skończył, jak już oni wszyscy trafili do ichniego nieba, to trafił tam również taki żołnierz, który był po złej stronie. Taki młody chłopak, który z wiarą stał po stronie Tasza. I Aslan mu powiedział, że taka jest różnica pomiędzy nim, Aslanem, a Taszem, że cokolwiek robiłeś w imię Tasza, uważając, że tak po prostu jest dobrze, tak naprawdę robiłeś w moje imię. Być może to rzeczywiście tak jest. Dobrze. To nieugięci i niepokorni, żeby nie przedyskutować i nie przegadać audycji, dobrze? Mhm. To z albumu jakiego? Nieugięci i niepokorni 1914-1921. Absolutna nowość. Ostatni album, tak? Absolutna ostatni nowość. Album. Dobrze, posłuchajmy tej pieśni. Nie podjęli czyn regionowy, musi nas strach i lamenty. Potomkowie powstańców styczniowych, ojcowie żołnierzy wyklętych, miłość ojczyzny wynieśli z domu, znakiem dobrego wychowania. Sienkiewicz im w edukacji pomógł, Matejko do zadumy skłaniał. Nieugięci i niepokorni wściekli na ugodową wierność. Ruszyli zmienić bieg historii, co kraj wepchnęła w niewoli inferno. Za 12 dekad zaborów, za konfiskaty powstańczych dworów, patrzyli śmierci w twarz bez oporu. W imię honoru, w imię honoru, w imię honoru. Mówili sobie, na pewno wygramy, strzelecka moc zaborców zmiecie. Chociaż na wojny początku samym nikt wolnej Polski nie chciał na świecie. A oni ponoć widzieli w oddali przyszłość, co wolność czuł konkretni. Dlatego serio nie traktowali niemiecko-rosyjskich obietnic. Nieugięci i niepokorni wściekli na ugodową wierność. Ruszyli zmienić bieg historii, co kraj wepchnęła w niewoli inferno. Za 12 dekad zaborów, za konfiskaty powstańczych dworów, patrzyli śmierci w twarz bez oporu. W imię honoru, w imię honoru, w imię honoru. Z ofiarnością skalkulowaną wspierali armię Austro-Węgier, lecz odmówili, gdy im kazano na wierność Niemcom złożyć przysięgę. Cierpieli, kiedy musieli strzelać do braci swych Polaków, których oddał na służbę nieprzyjaciela. Opiora dziejów żart ponury.
Nieugięci i niepokorni, wściekli na ugodową wierność, ruszyli zmienić bieg historii, co kraj wepchnęła w niewoli inferno. Za 12 dekad zaborów, za konfiskaty powstańczych dworów, patrzyli śmierci w twarz bez oporu. W imię honoru, w imię honoru, w imię honoru. Choć śmierć stawała na ich drodze, to przecież nie na darmo ginęli. Piłsudski był ukochanym wodzem w polu i w magdeburskiej celi. Mieli na Polskę pogląd jasny i znali wojny zasady twarde, że niepodległość życiem własnym należy wyrwać zaborcom z gardeł. Nieugięci i niepokorni, wściekli na ugodową wierność, ruszyli zmienić bieg historii, co kraj wepchnęła w niewoli inferno. Za 12 dekad zaborów, za konfiskaty powstańczych dworów, patrzyli śmierci w twarz bez oporu. W imię honoru, w imię honoru, w imię honoru. Nie podjęli czyn legionowy, głusi na strach i lamenty, potomkowie powstańców styczniowych, ojcowie żołnierzy wyklętych. Ciebie i przy okazji Leszka Czajkowskiego, bo tak jakoś nie da się was oddzielić, przynajmniej artystycznie wasze drogi już ładnych naście, dziesiąt lat temu się zeszły, tak? No rzeczywiście, rzeczywiście 20 parę lat gramy razem. I to jest z jednej strony duża przyjaźń, z drugiej strony spora przygoda, z kolejnej strony dziesiątki różnic, które nas dzielą, i z drugiej strony bywają takie tygodnie, kiedy w samochodzie spędzamy więcej czasu niż z własnymi rodzinami. W związku z tym to jest taka no, duża przygoda. Ja tak patrzę na wasze płyty. Tam zawsze się pojawia taki element, drugi obieg. Co znaczy kolego Piekarczyk, drugi obieg? Kolega Piekarczyk współpracuje z firmą. Współpracuje, to źle tak, brzmi nie, przy nie współpracuje z firmą, która się nazywa Oficyna Drugi Obieg Jolanta Piekarczyk. Krótko mówiąc, mama kolegi Piekarczyka ma firmę, która jest wydawcą tych płyt. Stąd tak to wyszło. Ale dlaczego sami się umiejscawiacie nawet w dzisiejszej rzeczywistości w drugim obiegu? Bo jakoś jest tak, że w nim jesteśmy. To znaczy jesteśmy w takim miejscu, w którym bez przerwy wpadamy, a to na jakiś szklany sufit, a to na jakieś szklane ściany, przez które się nie da przejść. Na przykład system dystrybucyjny w polskim świecie takich rzeczy jak płyty jest tak urządzony, że tego typu niezależny wytwórca płyty jak Matka Piekarczyka nie jest w stanie spełnić warunków, żeby się wbić do jakiejś takiej sieci typu Empik na przykład. Nie ma... To znaczy, no, od czego to zależy? To... Dlaczego nie można do Empiku? Znaczy ja nie chciałbym tutaj rozstrzygać tych tak, to rozstrzygać akurat jakby nazywać tego Empiku po imieniu, ale no dobrze, słusznie, pierwszą rozmowę na ten temat odbyłem wyłącznie przy pierwszej płycie w 2010 roku. I potem po prostu z nich zrezygnowałem, ale no nie da się, znaczy ktoś, kto nie ma sponsorów, nie jest kapitałowo silny, nie jest w stanie wyprodukować kilku tysięcy płyt, a następnie wrzucić ich w system dystrybucyjny i czekać, aż dostanie pieniądze, na przykład 180 dni po sprzedaży. Co więcej, wrzuca się to tam najczęściej na zasadzie komiksowej, to znaczy nie, że oni je ode mnie kupują, że oni je biorą, a potem jak nie sprzedadzą, to mi zwrócą w takim stanie, jak mają, czyli być może na przykład połamane, pognięcione, podarte, czy Bóg wie jeszcze co. No, przepraszam, ale to nie są ludzkie warunki do. Czyli to wszystko zależy od tak zwanej, jak to niektórzy mówią, nie wiem, ostatnio Janek Kondrak w rozmowie ze Sławkiem Orwatem powiedział o dużych koncernach, prawda? Jeśli jesteś dużym koncernem, to sobie, nie wiem, i najlepiej oczywiście zachodnim, to się można sprzedać, prawda?
No jeszcze jak się ma na przykład nie Lady Gaga na przykład, no, albo jakiś inaczej. Tylko, że jakby mam też takie wrażenie, że te duże koncerny też nie jest tak, że te duże koncerny jakby stoją po stronie jakiejś przyzwoitości dotyczącej spraw formalnych, artystycznych, czy dotyczących jakiegokolwiek przejrzystego systemu wartości. To znaczy, jeżeli śpiewam w piosence dla córki, że pamiętaj, by nie wstydzić się prawdziwej katolickiej wiary, to coś takiego w zasadzie wyklucza udział większych koncernów w takim projekcie. Natomiast gdybym powiedział, pamiętaj, abyś się wyparła nieprawdziwej katolickiej wiary, to wtedy pewnie by było znacznie ale łatwiej. To zobacz, ale jak to się przekłada? Bo to się chyba wszystko jakoś przekłada również na tak zwane mass media, nie? Czyli na to, co się dzieje w polskich mediach i od tych komercyjnych po tych narodowych, gdzie więcej z tego, żartobliwie mówiąc, chłamu muzycznego niż naszej polskiej wartości, naszej polskiej piosenek. Ja pamiętam takie czasy, dawno temu, jak byłem mały chłopcem. W latach 80-tych, 70-tych. Jeszcze komuna niby była, ale głównymi przebojami potrafiły być piosenki pani Demarczyk na przykład, które ewidentnie... Grechuty. Ewidentnie polegające na myśleniu i na ładnym języku polskim. To wtedy nawet tym komunistycznym zupakom z tych wszystkich rozgłośni radiowych nie przyszło do głowy, że radio czy telewizja mogą ciągnąć w dół i wdeptywać w błoto. To jednak wszystko szło, to wszystko wtedy ciągnęło do góry. No jak się ogląda choćby teatry telewizji z tamtych czasów, słynne Kobry, no to jest czysta przyjemność. To chociaż środki techniczne są kiepskie, no, mało powiedzieć archaiczne. Mhm. Aczkolwiek to się tak czy inaczy... Tak samo jak teledyski z lat 60-tych, tak, 70-tych. Dokładnie. Ale to wszystko jednak polega na... wartości na, słowa. Tak, na tekście, a w tej chwili w tak zwanym mainstreamie, jak to się po polsku dzisiaj mówi. A to naprawdę, nie jest chyba ten nurt, o którym ja myślę. Nie. Jakby takich, którzy tak powiem dbają o myślenie ich słuchaczy jest bardzo niewielu. No, można wymienić Kazika Staszewskiego na przykład, jako kogoś, nie wiem, może... Kto próbuje. Może zespół Raz, Dwa, Trzy, ale też trudno powiedzieć, czy to mainstream, prawda? No, wątpię. No. Takie półtorej obiegu. No nie. Nie, no to w każdym razie ja tutaj specjalnie wymieniłem ludzi z innego świata, żeby nie było, że... Oni są z innego świata. Znaczy z innego świata z naszej bajki. Nie, ale z innego świata w sensie, że nie moich kolegów bardów, którzy tam siedzą z gitarą i coś, i coś się śpiewają, tylko takich, którzy no, robią bardziej taką rozbudowaną czy symfoniczną muzykę. Powiedz mi, co ciebie jak gdyby inspiruje, co sprawia, że poszedłeś siłą rzeczy w jakiś drugi obieg, gdzie twoje piosenki dotykają no, pewnych ważnych kwestii, powiedziałbym, społeczno-politycznych w naszym kraju. Nie poszedłem w drugi obieg. Ja po prostu sobie co pewien czas coś śpiewam. I uważam, że to, co... Znaczy, po prostu innych rzeczy mi się śpiewać nie chce. To teraz mam taki pomysł, chciałbym z okazji tego, że jednak w sferze publicznej dzieje się trochę lepiej, to znaczy dobra zmiana jednak może nie jest realizacją wszystkich moich marzeń, tym niemniej jest na tyle lepiej, że można zajmować się już nie wyłącznie niepodległością, bo to jakby część tego wysiłku przejął rząd, natomiast można, no zamierzam nagrać takie piosenki o miłości z punktu widzenia konserwatysty jednak. No i taki pomysł jest, i on wisi, materiał jest, tylko trzeba usiąść i to zrobić. I znaleźć sponsora. O nie, to naprawdę się trzeba zasłużyć, żeby zostać sponsorem tutaj, to znaczy... Mam na myśli uzbieranie pieniędzy. Nie, znaczy to raczej właśnie chodzi mi o to, że trzeba uzbierać pieniądze na studio, trzeba uzbierać, tak jak wszystkie kolejne płyty, których... No, wydaliśmy już chyba 8, albo ja sam, albo z Leszkiem. Wszystkie te płyty zostały wydane za ganz nasze pieniądze, które sami zarobiliśmy. Zapłaciliśmy sami za studio, zapłaciliśmy sami za
za grafika, zapłaciliśmy sami. Czy nie rozumiem, za prawa autorskie, jeżeli trzeba było to zrobić, zapłaciliśmy sami za druk, za tłoczenie. I czyli wsio. Tak, to generalnie. Całkowicie. Zresztą polecam wszystkim kolegom również z tak zwanej tamtej strony, żeby kiedyś tak spróbowali, czy dadzą radę cokolwiek wydać. Zależy o kim mówimy, bo w naszej branży tej piosenki z tekstem, piosenki niebanalnej, niegłupiej, to prawie praktycznie to każdy robią, tak nie? robi, prawda? A nawet jeśli wydają w jakichś wydawnictwach typu MTJ, nie wiem, Dalmafon, no to tak naprawdę nie mają za tym żadnego wsparcia marketingowego, prawda? Tam ktoś im wydał, a róbcie sobie z tym, co tak, chcecie. No, na takiej zasadzie jasne, to wygląda. I z tobą jest tak samo, tylko że ty sobie wydajesz, nie wiem, 1000 płyt, czy tam 2000 i jak sprzedasz, to se dobijesz najwyżej, prawda? Magiczna ilość to jest 3000, bo od 3000 robią za darmo master, sztance. czyli ten... Powiedz mi, dlaczego poruszasz się po takich poletkach właśnie, nie wiem, nieugięci, wyklęci, solidarność, bo to jest strasznie ciekawe. Strasznie to strasznie brzmi. Nie, bo to jest niezwykle ciekawe. To znaczy, jak się patrzy na tych ludzi, którzy tworzyli drugą Rzeczpospolitą na przykład, którzy ją najpierw zdobywali, no przecież jak człowiek zrozumie, co się stało. Mamy czystą, gołą plażę w Gdyni i 3 lata później na tę czystą, gołą plażę w Gdyni wpływają morskie statki. A głównym środkiem transportu jest koń. Piękny czas. Albo taki centralny okręg przemysłowy. Mamy las i od pierwszego uderzenia siekiery do spustu surówki w wielkim piecu w hucie 18 miesięcy. A drzewa wtedy się ścinało głównie siekierami, a te karpy wyrywało końmi i głównym środkiem transportu był koń, jak mówię. I to się dało. To są... Teraz się bardzo źle śpiewa o pracy i o tego rodzaju wysiłku, bo socrealizm to zgnoił i zeszmacił, a trochę szkoda. Jeszcze nie wymyśliliśmy, jak to zrobić, ale może się uda. Czy same akcje zbrojne, samo działanie, czy, nie wiem, czy państwo zdają sprawę, że polskie legiony Piłsudskiego były pierwszą poważną formacją zbrojną na świecie, która nie zróżnicowała mundurów oficerów i szeregowych, to znaczy i szeregowy, i oficer chodzili w takich samych portkach i takich samych kurtkach. Mieli różne dystynkcje, ale spali w tych samych namiotach. To nigdzie na świecie tak nie było. Jak się złoży czyn tych ludzi, jak się złoży to, co oni robili, to w jaki sposób ta Polska została to jest po prostu absolutnie fascynujące. Jak było, co się działo w Warszawie w roku 1920, jak szła na nią ta sowiecka dzicz. Jak co się działo w tych legionach, jak wyglądała, nie wiem, bitwa pod Kostiuchnówką, ze słynnym cytatem z Piłsudskiego, który spotkał, powiedział do żołnierza, któremu urwało nogę, co się tak drzesz, tamtemu urwało głowę i siedzi cicho, a tu taka drobnostka. Makabryczne. Nie, ale to są tylko, że jakby ci ludzie rzucili swoje życie na stos. Dzięki nim mamy teraz Polskę. Przepraszam. I jakby aż się chce o tym śpiewać. No o czym śpiewać, jak nie o bohaterach? No. Dobra, matka legionisty. Polska historia jest znacznie bardziej osobiście przeżywana niż historia jakiegokolwiek innego narodu w Europie, czy gdziekolwiek pewnie. Zagramy. Bo coś tylko powiem. Bo jakby okupacja w Paryżu polegała na tym, że po prostu Niemcy trochę chodzili po tym Paryżu i były kłopoty z dostępem do lepszego wina. A okupacja w Warszawie polegała na mordach i łapankach. I takich wsi jak czeskie Lidice, które zostały wymordowane i z których Czesi są teraz dumni i słusznie, w Polsce było 850. I
Natomiast nie ma nic bardziej osobistego niż wysyłanie syna na wojnę. Posłuchajmy. Wychowała dobrego Polaka, wrażliwego, mądrego nad podziw. Ale teraz nie umie nie płakać, gdy jedynak na wojnę odchodzi. Jeszcze przecież niedawno był chłopcem, pełnym śmiechu i zdrowej beztroski. A dziś wszystko wydaje się obce, kiedy on ją opuszcza dla Polski. Syn twój, matko, wyrusza na wyprawę daleką, gdzie nie będziesz o niego już dbać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Smutno jej, że Pan Bóg wybrał jego, w innych domach zostają synowie. Lecz gdy spyta, odchodzisz dlaczego? Mamo, muszę, on krótko odpowie. Nie, nie musisz, ona krzyknie bezgłośnie, sama sobie do końca nie wierząc. Nie myślała, że on tak wyrośnie, widać Bóg sprzyja młodym żołnierzom. Syn twój, matko, wyrusza na wyprawę daleką, gdzie nie będziesz o niego już dbać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Sama sprzątnie co dzień wszystkie kąty, sama siądzie wieczorem przy stole, bo jej mąż w 1905 zginął w starciu z rosyjskim patrolem. Na noc zmówi przed świętym obrazem pacierz, który jej przyjdzie do głowy, bojąc się i czekając zarazem, że zastuka ktoś do drzwi wejściowych. Syn twój, matko, wyrusza na wyprawę daleką, gdzie nie będziesz o niego już dbać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Syn twój, matko, wyrusza na wyprawę daleką, gdzie nie będziesz o niego już dbać. Tam komendant otoczy go ojcowską opieką, nic mu złego nie może się stać. Pawle, tak patrzę na te logotypy wszystkie. Ja też ostatnio walczę o logotypy na płytach, walczę. No proponuję moim kolegom artystom, weźcie sobie Pod wielkim dachem nieba, zawsze jest bardzo wielki gwarant tego, że można zagrać więcej, prawda? Ale ja i tak mówię, wycinam. Na następnej płycie możesz być. Wycinam się po prostu, mam to w poważaniu głębokim, co myślą inni. Gram swoje. O, widzę, że jedną ze stacji jest Radio Wnet. Jest, tak. Krzyśka Skowrońskiego, tak. Krzysztofa. Mamy w ogóle swoich stałych, Strefę Wolnego Słowa, Tomka Sakiewicza mamy od tak, zawsze. Polska, mamy, tak. Mamy Radio Wnet, mamy Blok Press. Jeżeli Państwo nie wiecie, co to jest, a to jest też no, ze Strefy Podobne. Wolnego Słowa, to jest nasz miesięcznik, bardzo polecam skądinąd. Natomiast mamy parę organizacji, które nam jakoś pomogły. Zresztą Blok Press jest bardzo mocno niedocenionym medium, bo to jest takie medium, które zaczęło probić po prostu internetowe transmisje z jednej kamery, tak a la long, z ważnych rzeczy, które się działy. I co pozwoliło w zasadzie całej Polsce, w tym niezwykle ważnej Polsce powiatowej, uczestniczyć w rzeczach, które wcześniej były dla nich zupełnie niedostępne. Myślę, że to jest jeden z prawdziwych, głębokich i
i takich niedocenionych fundamentów tej zmiany mentalnościowej, która doprowadziła do wyboru dobrej zmiany. No powiedz, co zrobić, bo niby dobra zmiana jest obecna w mediach, prawda? Wszędzie, gdzie się da. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Jak jesteś często gościem polskich narodowych mediów? Jak często występujesz za sprawą tych mediów? Tu nie chodzi o to, żebyś wkładał do swojego piecyka, prawda, ewentualnie, ale nie wydaje ci się, że trochę za mało miejsca jest dla polskiej wartościowej piosenki? Już nie mówię tylko o patriotycznej. Oczywiście, że tak. No, mamy... Znaczy, tak to znaczy za mało. I to nie mówię jakby wyłącznie o sobie. No, znaczy, no, mówimy w ogóle nie jest, o piosenkach nie, polskich. Mówimy w ogóle o polskich piosenkach, mówimy w ogóle o czymś, co można by nazwać sztuką czy jakimiś takimi działaniami dla ludzi myślących. To niekoniecznie musi być całkowicie zgodne z moim światopoglądem, tylko to ma dawać mi... ciekawe zajęcie dla mojego rozumu. Refleksję jakąś. Ma dawać jakiś... ma jakoś gdzieś tam drapać mnie w mózg. No tego naprawdę prawie nie ma. No właśnie, albo jest bardzo późno, gdzieś po 23 na przykład. No teraz w dobie internetu to może ma troszeczkę mniejsze znaczenie, bo sobie można Ale mimo wszystko, wiesz, Pawle, jeszcze mamy to pokolenie starszych ludzi od nas, którzy nie bardzo, nawet nasi rówieśnicy nie bardzo wiedzą, jak się poruszać po internecie. Ty jesteś matematykiem i informatykiem, nie, tak? Nie, tylko matematykiem. Tylko matematykiem, ale to mi się od razu kojarzy. Natomiast jest trochę, że tak powiem, takich fajnych audycji, trochę takich perełek w rodzaju na przykład, nie wiem, trójkowego detektywa robionego przez panią redaktor Cygler. Taka krótka, czterominutowa rzecz o różnego rodzaju piratach, przestępcach, czy coś jest zrobione z Biglem, z tymi przyzwoicie przedstawiona. Jest parę takich rzeczy, które rzeczywiście może nie są koniecznie XIX-wieczną taką wysokiego lotu poezją, a są jednocześnie, spełniają to kryterium bycia czymś dla myślących ludzi. To ja mówię, trochę tego jest, ale bardzo. Tylko trochę. Bardzo, bardzo niedużo i dobrze by było, żeby tego było, no, 100 razy więcej, to wtedy może byłoby 1/4 czasu. Oj, żyjmy nadzieją. Powstańcy Śląscy to kolejna propozycja. Z jakiej płyty? Nieugięci i niepokorni 1914. Czyli całkiem świeżynka. Paweł Piekarczyk jest moim gościem pod wielkim dachem nieba. Powstańcy Śląscy. Dzisiaj jedziemy w nurcie narodowym. Po prostu... Stulecie niepodległości, proszę Państwa. Tak. Jest się z tego cieszyć. Jest powód, żeby... Obyśmy tylko mieli okazję do świętowania takich rzeczy. Jest powód, żeby świętować, naprawdę. Dobrze, powstańcy śląscy, to jedno z powstań wygranych zresztą. Spoglądała Europa na powstańców śląskich trud, co bronili polskich kopalni, polskich dróg i polskich hut. Mauser lub Mannlicher w ręce, to do wolnej Polski klucz. Stali chłopcy, aby Niemcy im nie mogli w twarze pluć. Akuratny, pykny związek, prosty jak 2 razy 2. Z Polską złączył Górny Śląsek i Polakom wolność dał. Gdy pierońskie okupanty dokuczały cały czas, bronił Polski spraw Korfanty, syn górnika, śląski as. Gdy pierońskie okupanty dokuczały cały czas, bronił Polski spraw Korfanty, syn górnika, śląski as. Szli sprawiedliwości szukać, wiatr ich smagał, gryzływszy, a że do 3 razy sztuka powstawali razy 3. Formowali wojsko z werbą, ochotnicy bądź co bądź, którym próżno pruski terror usiłował karki zgiąć. Akuratny, pykny związek, prosty jak 2 razy 2. Z Polską złączył Górny Śląsek i Polakom wolność dał. Gdy pierońskie okupanty dokuczały cały czas, bronił Polski spraw Korfanty, syn górnika, śląski as. Gdy pierońskie okupanty dokuczały cały czas, bronił Polski spraw Korfanty, syn górnika, śląski as.
gąszczu czarnych korytarzy, gdzie opary piekieł czuć. Polski górnik zawsze marzył, aby polski węgiel kuć. Bóg, ojczyzna, ciężka praca, miękkie serce, twarda dłoń i zasada, która wraca. Z Polski Niemca, goń, goń, goń! Akuratny, pykny związek, prosty jak dwa razy dwa. Z Polską złączył Górny Śląsek i Polakom wolność dał. Gdy pierońskie okupanty dokuczały cały czas, bronił Polski spraw Korfanty, syn górnika Śląski As. Gdy pierońskie okupanty dokuczały cały czas, bronił Polski spraw Korfanty, syn górnika Śląski As. Już zachodzi czerwone słoneczko, tak śpiewa śląska brać. Porzucając gnuśność bezpieczną, by dla Polski trzykrotnie wstać. Akuratny, pykny związek, prosty jak dwa razy dwa. Z Polską złączył Górny Śląsek i Polakom wolność dał. Gdy pierońskie okupanty dokuczały cały czas, bronił Polski spraw Korfanty, syn górnika Śląski As. Gdy pierońskie okupanty dokuczały cały czas, bronił Polski spraw Korfanty, ilu takich jest wśród nas. Pawle, powiedz mi, w dobie dzisiejszej, dobrej również zmiany, no dzisiaj nie ma szans, żeby uciec od tego tak do końca. Nie będziemy mówić o wszystkim, co nam tam towarzyszy. Powiedz, jak układa się życie artysty, który oczywiście nie jest bezkrytycznym oszołomem, tak jak tam gdzieś w latach 90. śpiewnik Oszołoma, prawda, i tak dalej. Jesteś człowiekiem myślącym. Powiedz, jak patrzysz na to, jak ci się w ogóle powodzi jako artyście, bo mnie to wciąż przeraża, że jest w tym naszym kraju niewielu artystów z naszego nurtu, piosenki autorskie, piosenki z tekstem, którzy żyją z tego, co robią. Po pierwsze, wytłumaczę się z tego oszołom. To... Ja to odbieram pozytywne sformułowanie. Jakby nie, ale to warto Państwu zwrócić uwagę, że jakoś tak wyszło, że ludzie mojego światopoglądu i w ogóle mojego świata przez, jak to się dzisiaj po polsku nazywa, mainstream, byli najczęściej katalogowani i obrażani jako mohery, oszołomy. Dalej są. No nie, ale to przez cały czas. I myśmy się w pewnym momencie nauczyli te negatywne określenia brać na sztandar i proszę bardzo, no ja jestem oszołom, to proszę bardzo, niech będzie. Jest nawet piosenka o dumnym oszołomie, która ma taki refren, że, no, że wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym oszołomym, nielemingiem, turnowatym. Prawda? Jak oni mogą, to ja też mogę, prawda? Mhm. Natomiast tutaj rzeczywiście po pierwsze z tym życiem to jest tak, że kluczem do tego, żeby być zadowolonym z życia czy z poziomu życia, nie jest zarabianie takich czy innych kwot, tylko ustawienie sobie wymagań na dostępnym poziomie, który się da zrealizować. Tak, ale w związku z tym, nie chciałbyś Pawle żyć z tego, co robisz? Ale żyję z tego, co robię. To znaczy matematyka jest tylko jakimś dodatkiem? Jak pracowałem jako wykładowca wyższej szkole strażackiej, to za pół etatu takiego uczenia matematyki płacili mi 1000 zł netto. No to trudno mówić o tym, że... Żebym z tego żył. Tak, żeby z tego żyć można. Natomiast w ogóle jakby to wszystko zależy od tego, czego człowiek oczekuje. No, jeżeli człowiek oczekuje jakbym życia, jakie kiedyś, nie wiem, Michał Wiśniewski pokazał w filmie o sobie, że to oczywiście się nie da. Ale jeżeli człowiekowi potrafi wystarczyć to, co ma, to znaczy, żeby było z tego na sprawny, chociaż bardzo stary samochód, żeby było z tego... Nie będziemy mówić, że 30-letni, tak? Podaj markę. Volvo 940, proszę Państwa. Dobry samochód. Ja po pierwsze, co do zasady, nie kupuję samochodów z państw osi, to znaczy włoskich, niemieckich, rosyjskich i japońskich, bo wywołali II wojnę światową.
Po drugie, mam swoje ukochane Volvo od wielu lat już, któreś kolejne. Jeździ jak głupie. Mogę je reklamować, bo już nie jest rynkowe. To znaczy, już to nie jest tak, że można sobie pójść do samochodu i kupić takie Volvo. Albo nawet nie ma co z tego ukraść. natomiast stać jakby mam na bieżące przeżycie, mam na kupowanie książek, których jak przestanę czytać, to przestanę istnieć. Znalazłem sobie w ogóle moje ukochane hobby, które kosztuje bardzo niedużo, bo sklejam takie kartonowe samoloty z małego modelarza i możecie się ze mnie śmiać, a i tak będę to robił. Myślę, że to i to taki samolot, który potrafi, tam kosztuje kilkadziesiąt złotych, to jest roboty na ładnych kilka tygodni. To naprawdę już nawet jak przejdę na państwową emeryturę, to będzie mnie na to stać. No i tak dalej, no jak człowiek sobie, czy umie to ułożyć. Poza tym... To chyba nie tylko od nas zależy, od ciebie i ode mnie, tylko zależy też od naszych partnerów, partnerek. Znaczy w naszym przypadku partnerek. No tak. Zdecydowanie, znaczy, ortodoksyjnie. To oczywiście kategorycznie należy, jakby należy się rozsądnie ożenić po prostu. Bo jak człowiek się znajdzie dziewczynę, która ma wymagania, no to powinien potem je spełniać i być konsekwentny. Nie zmieniać na taką, co nie ma wymagania, tylko jednak je ewentualnie wpływać na jej wymagania albo je spełniać, albo gdzieś po środku. Natomiast tu jest kwestia tego, że moja córka ma już 26 lat, więc jest dorosła, już nie muszę o tym jakoś specjalnie myśleć, co tam jej trzeba do szkoły przygotować. Ale o wnukach niebawem albo już. Na razie nic o tym nie wiem, ale oświadczam, że dzień, w którym się dowiem, że jestem dziadkiem, to nie będzie. Facebooku. Nie, na pewno nie wiem, czy ogłoszę na Facebooku, ale na pewno będzie to jeden ze szczęśliwszych dni mojego życia. Czyli dziadek będzie mógł się realizować. Zresztą każdy, jak mnie ktokolwiek zapyta, jaki jest szczyt moich marzeń, jeśli chodzi o rozwój zawodowy, to mówię, że chciałbym osiągnąć status emeryta. No jeszcze chyba patrząc, dobra zmiana zaproponowała nam taki wariant, że będziemy młodszymi emerytami, prawda? Może doczekamy, o ile się nic nie zmieni. No ja na emeryturę przychodzę 19 marca 2032 roku. To jest, to już niebawem. To jest jakieś około 4900 dni. Sama ten. To zdaje się, że ja jakiś miesiąc wcześniej przejdę na emeryturę. Na samych siebie zdani. Tak. To dobrze pasuje do tego tekstu. Ale to jest piosenka o walce o polską niepodległość, bo tym się charakteryzuje nasza walka, że kiedyś ksiądz Jarek Wąsowicz, ten od kibiców, Kiboli to się mówi. O, w ogóle wszystko co najgorsze. Kiedyś zresztą rozmawiając w jakimś medium, ktoś napadł na księdza Wąsowicza, że sprowadził dzicz na Jasną Górę. Ja wtedy powiedziałem, że zwracam uwagę, że po pierwsze nie dzicz, tylko ludzi, a po drugie to jest żadna sztuka sprowadzić na Jasną Górę pielgrzymkę zakonnic. A sprowadzenie na Jasną Górę pielgrzymki kibiców to jest najgłębsze istniejące posłannictwo Kościoła. I przyprowadzenie tych ludzi do Matki Bożej, Królowej Polski, skądinąd trzeba pamiętać, i do spowiedzi, to jest coś, czym nie może się, mało kto się może poszczycić, to po pierwsze. A kiedyś Jarek Wąsowicz mówił o dwóch bitwach, które uratowały Europę przed muzułmanizmem. Mówił o bitwie pod Lepanto i o bitwie pod Wiedniem. Bitwa pod Lepanto, pół Europy się modliło, była morska i w końcu zrobiła się taka burza, że udało się ją wygrać, pomimo dużej dysproporcji sił i środków. Trzeba podkreślić, że cała Europa się modliła, papież się modlił, plac świętego Piotra się modlił, pełen ludzi, z wyjątkiem Francji, zdaje się, wszyscy się modlili. Oni się dalej nie modlą. Natomiast bitwa pod Wiedniem wyglądała tak, że polski król zebrał wojsko pod Warszawą, wyruszył do Wiednia wcale nie najkrótszą drogą, ale wyznaczoną przez szlak sanktuariów maryjnych. Oni przyszli, zobaczyli i Bóg zwyciężył. I Bóg zwyciężył, a w miejscu tej nieprawdopodobnej burzy czy czegoś takiego było po prostu polskie męstwo.
I to bardzo często tak wygląda, bo kiedyś młody Karol Wojtyła został zapytany, dlaczego Pan Bóg umieścił Polaków, takich fajnych Polaków, gdzieś między Niemcami a Rosją. I powiedział Karol Wojtyła wtedy, że prawdopodobnie dlatego, że nikt inny by tego nie wytrzymał. I na tym poprzestańmy, na samych siebie zdań, choć jak się okazuje, niekoniecznie. Czekanie na łaskawość świata i odwrócony układ sił. To nie jest honor dla Polaka, Polak nie będzie w klatce gnił. Nigdy nie pojmie tego Zachód, co wiecznie Rosji chce się bać. Że dumny Polak, choćby w strachu, zawsze spróbuje z kolan wstać. Bóg, co świat stworzył i poruszył, nie dał nam niewolniczej duszy. Na samych siebie zdani rzucamy los na stos. Na bój zdecydowani przyjmiemy każdy cios. Pokonać obce wojska to legionowy cel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Trzeba o wolność walczyć czynem, nie tylko o wolności śnić. Pomiędzy Moskwą a Berlinem nie da się bez problemów żyć. Co do Francuzów i Anglików, przekonaliśmy się nie raz, że przeceniamy sojuszników gotowych do stracenia nas. A Bóg w powściągliwości Bożej tylko od święta nam pomoże. Na samych siebie zdani rzucamy los na stos. Na bój zdecydowani przyjmiemy każdy cios. Pokonać obce wojska to legionowy cel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Na samych siebie zdani rzucamy los na stos. Na bój zdecydowani przyjmiemy każdy cios. Pokonać obce wojska to legionowy cel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Tak, tobie w tych twoich pieśniach towarzyszy zawsze jakieś podłoże historyczne, praktycznie zawsze. Dlaczego? Nie da się żyć bez historii. Ale ty matematyk i nagle historia. Nie, bo nie da się żyć bez historii. Znaczy każdy z nas skąd się wziął, choćby nawet udawał, że nie. Teraz co więcej, przecież jesteśmy, jakby to nazwał, Tischner teraz? Wtedy było homo sovieticus, a teraz? Znaczy, prawdę mówiąc, to zdaje się, bo jakaś gazeta opublikowała wywiad z księdzem Tischnerem 10 lat po jego śmierci, a może nawet 15. Mm-hmm. Natomiast ja przypominam, że ksiądz Tischner wielokrotnie był napominany przez kongregację do spraw nauki wiary i jako takiego nie, będę go, nie będę go cytował. Mm-hmm. Natomiast jesteśmy... Po pierwsze, tak jak tu jesteśmy stworzonym przez Pana Boga homo sapiens. Człowiek myślący. Rozum jest ważnym organem każdego człowieka. Być może najważniejszym. I to jest jakby pierwsza rzecz. A skądinąd duchowny, którego jednak mam ochotę cytować, czyli Jan Paweł II mówił, że narody, które zapominają o swojej historii, mogą zostać skazane na jej powtórne przeżycie, a jak człowiek tak spojrzy w naszą historię, to jakby ona jest pełna chwały, ale ta chwała była na takim podglebiu jakby nieprawdopodobnych cierpień zrobiona. I w związku z tym zresztą udział Polaków w każdej większej wojnie nowożytnego świata daleko wykraczał poza, i to po dobrej stronie zwykle, daleko wyznaczał
wykraczał poza, tak powiem, parytet ilościowy. To znaczy to, co Polacy, czego Polacy dokonali na przykład w czasie II wojny światowej, łącznie z wytropieniem i doprowadzeniem Anglikom Bismarcka pod nos tego pancernika takiego, gdyby ktoś nie wiedział, to wszystko jest jakby daleko wykracza poza ilościowy udział polskiej armii. To, co w bitwie o Anglię, to co w bitwie powietrznej nad Europą później, to, co generał Maczek. Ale zgadzasz się mimo wszystko, że my wciąż świętujemy nasze klęski narodowe? Nie! Jak nie, jak tak? My świętujemy wielkie zwycięstwa. To znaczy, mówisz na przykład, nie wiem, o powstaniu warszawskim, czy o jakiś tam, nie wiem... Nie świętujemy. 1 sierpnia obchodzimy, tak. Niekoniecznie świętujemy. Upamiętniamy. Aczkolwiek z tym 1 sierpnia to jest trochę tak, że powstanie wybuchło dlatego, że wybuch tego powstania był największym marzeniem tych ludzi, którzy potem w nim uczestniczyli. Rozkaz, jeden z powodów dla wydania rozkazu o rozpoczęciu powstania warszawskiego było to, że jakby dowództwo Armii Krajowej bało się, że w którymś momencie, bało się, tu jest właściwym słowem, że w którymś momencie wybuchnie samorzutnie i że po prostu ludzie nie wytrzymają i sami wstaną, że tak powiem. W związku z tym, i tak nie było do końca przygotowane i dostaliśmy łupnia strasznego, mimo wiele tragicznych postaci. Zwracam uwagę, że z tym łupniem to też ostrożnie trzeba powiedzieć, dlatego że jednak takie rachunki, że Sowieci przyjdą i jednak nie zatrzymają się pod Mińskiem Mazowieckim, były dosyć rozsądne. To znaczy, nie wiem, czy w światowej taktyce, czy w światowej jakby naukach wojskowych jest przypadek, kiedy taka armia jak w sytuacji podobnej do Armii Czerwonej w 1944 roku pod Warszawą zmarnowała możliwość mania takiego przyczółka jak główny węzeł kolejowy w promieniu kilkuset kilometrów. To był pierwszy raz na świecie, kiedy to się zdarzyło. To znaczy po prostu zbrodniczość Stalina i sowieckiego systemu i tych, którzy z nim współpracowali, przeszła rozumienie i oczekiwania nawet niezwykle doświadczonych przez zbrodniczość innych dowódców Armii Krajowej. No tak, ale dlatego myśmy dostali się w takie miejsce na mapie Europy. Tak, ja w związku z tym ja tego nie odbieram jako klęski, tylko raczej odbieram to jako składniki ostatecznie wygranej bitwy, bo zwracam uwagę, że w 1991 roku upadł Związek Sowiecki. Bezpośrednio do upadku Związku Sowieckiego doprowadziła Solidarność praktycznie bez ofiar i praktycznie bez nakładów, bo nakłady całego wolnego świata na pomoc dla Solidarności nie wyrównały ceny jednego czołgu. A jakby to wszystko był, jakby gdyby na to spojrzeć z punktu widzenia jednak historii, to wszystko były składniki tej samej bitwy, tej samej wojny. My cały czas obrywamy rykoszetem, bo jednak jakby nie spojrzeć na to, zamiast o piosenkach to mówimy. Ale Czesi się oszczędzają i są na schodzącym, my się nie oszczędzamy i trudno nas powiedzieć, że jesteśmy narodem schodzącym i odchodzącym w niebyt. Ale my cały czas mamy jeden problem, nie potrafimy ze sobą do końca rozmawiać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to po losie wyklętego. Gdy ruskie wojska stały wokół, nie jeden z nas po cichu marzył, że będzie jak w 20 roku, lecz cud niestety się nie zdarzył. Oddziału pół nam wystrzelali, resztę zabrali do więzienia. W pokoju śledczych wisiał Stalin, symbol nowego pokolenia. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć.
Wyszedłem tuż po październiku, gdy kraj Gomułką się zachwycał. Skończyłem w mieście swym technikum, mieszkanie miałem po rodzicach. Robiłem w hucie na trzy zmiany i nie szczędziłem w pracy trudu, lecz byłem wciąż szykanowany jako bandyta i wróg ludu. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Wkrótce się zresztą ożeniłem z najmłodszą siostrą kumpla z celi i dzielna żona miała siłę codzienną biedę ze mną dzielić. Bóg dał nam trzech udanych synów, gnieździliśmy się w dwóch pokojach, a egzystencji złej przyczyną była dla władzy przeszłość moja. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Chodziliśmy rodziną całą, w każdą niedzielę do kościoła. Głosiłem wiarę przodków śmiało i nikt zastraszyć mnie nie zdołał. Inni służyli systemowi, pierś wypinali po ordery, zawsze zeszmacić się gotowi dla przywilejów i kariery. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Ja solidarność zakładałem w czas krótkiej demokratyzacji, a potem w grudniu odświeżałem stare zasady konspiracji. I znów znalazłem się w więzieniu, gdzie styl przesłuchań uległ zmianom, bo się skupiono na straszeniu, a rąk i żeber nie łamano. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Dożyłem Polski suwerennej, z której oceną się powstrzymam, ale faktycznie to jest cenne, że się ocieplił dla mnie klimat. Wyklęty przez bandycki ustrój, dziś mogę zostać kombatantem, całkiem spokojnie patrzeć w lustro i czasem wspomnieć lata tamte. Bo nie poszedłem, co zaznaczę, z komunistami na współpracę. Ja tylko chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Tak, Pawle, no możesz się zgadzać lub nie, ale coś w tym jest, nie? Że mając wywalczoną, nawet bezkrwawą, w miarę bezkrwawą tą wolność, tylko szkoda, że dopiero gdzieś w 89 roku, oczywiście też jakimś rykoszetem, bo nie wszystko jest teraz po latach tak samo odczytywane. Powiedz mi, jak umiejscowiasz siebie w tej nowej rzeczywistości, w tym twoim tworzeniu? Co masz ochotę przekazać no, swoim słuchaczom, swoim odbiorcom i poprzez płyty, i poprzez koncerty, poprzez twoje liczne kontakty? No bo jednak ocierasz się również o sferę jakiejś tam, powiedzmy, wielkiej, mniejszej polityki. No, z dużą niechęcią. No to co, znaczy przede wszystkim jakąś dumę. Jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami takich ludzi, którzy byli, dzisiaj ich nazywamy żołnierzami wyklętymi. Wtedy oni byli po prostu wojskiem polskim. No oni robili takie rzeczy, że przy nich James Bond połączony z MacGyverem to w ogóle jest przedszkole. Jeżeli na przykład oddział choćby powiedzmy porucznika Anatola Radziwonika Olecha, oni się w 1944 roku nie wycofali za linię Kerzona, bo chcieli
bronić miejscowej ludności przed sowietyzacją i komunizacją, dlatego że oni i kolektywizacją, dlatego że pan porucznik Radziwonik przed wojną tam był nauczycielem i miał wobec nich zobowiązania, tak mówił. Oni tam zostali i jako zwarty i umundurowany oddział działali do maja 1949 roku, 5 lat w Sowietach. W końcu ktoś ich zdradził i wyprowadzili na nich brygadę NKWD, czyli około 10 tysięcy ludzi, na 15-osobowy oddział. Gdyby teraz zapytać którychkolwiek komandosów, nie wiem, z Lublińca, z Krakowa, skąd nie bądź, to powiedzą, że to jest niemożliwe, że to się nie da. A co to znaczy? Tak. A co to znaczy? To znaczy, że ci, że ci żołnierze wyklęci, tych, których dziś tak nazywamy, z punktu widzenia miejscowej ludności, to musieli być jakby... Znaczy gdzieś tam o numer słabsi od aniołów. To znaczy musieli po prostu tak głęboko reprezentować ich marzenia o Polsce, wolności, sprawiedliwości, przyzwoitości i w ogóle wszystkim do dobru, że utrzymali się tam 5 lat, a przecież samo niedoniesienie na nich było w Sowietach przestępstwem. Ilość ludzi, którzy musiało pójść do więzienia na przesłuchania albo do łagrów z tego powodu, że na nich nie doniosło, musiała być w ogóle hurtowa. Pomimo to na nich nie doniesiono. My jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami tych ludzi i trzeba wiedzieć, że my tak naprawdę oni są naszym prawdziwym obrazem. Tak naprawdę Polacy są tacy jak ci wyklęci. A powiedz mi, jak teraz to przełożyć wszystko na język współczesności, czyli na przykład na to, żeby Paweł Piekarczyk, Leszek Czajkowski, nie wiem, Jan Pietrzak i inni... Andrzej Kołakowski, Leszek Makowiecki. No i inni, żeby byli obecni w narodowych mediach, mówię złośliwie, już mówiąc narodowe. A dlaczego i są ich śladowe ilości? Nawet podobno w kraju, który w tej chwili narodowe ma. Znaczy, tu chciałem... Mówię o narodzie rzekomo polskim. Nie, tutaj chciałem powiedzieć, że to wszystko zależy od sumień ludzi, którzy tymi mediami zarządzają. Od tego, czy w ich sumienie dyktuje im to, że trzeba ludzi ogłupiać i trzeba ludzi budować, ciągnąć w górę. Zresztą dobry przykład to są dwie piosenki, jedna 1974 rok, Mistrzostwa Świata, po zielonej trawie piłka. Pamiętasz tą piosenkę z całą pewnością, prawda? A Euro 2012, koko, euro spoko. No różnica jest zasadnicza, pomimo że teoretycznie poziom scholaryzacji i wykształcenia społeczeństwa wzrósł od tego jakby nieprawdopodobnie, prawda? Mhm. Wtedy były 3% ludzi z wyższym wykształceniem, a teraz pewnie 30%. No, może nawet więcej. No, może nawet więcej, tak? Teraz są prywatne uczelnie. Tak, tylko że po dyplomodajnie, znaczy się. Mhm. Tyle, że no, jakby to jest kwestia sumień tych ludzi. No, o tym będzie ten sąd ostateczny. Właśnie dlatego mówię, że mnie to cieszy, że jest ten sąd ostateczny, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie, nasze śpiewanie. A po prostu to jest tak, że wystarczy, żebyśmy... Znaczy, ja nie rozumiem, dlaczego na przykład, nie wiem, reprezentacja Polski w piłkę nożną w czasie swojego zgrupowania nie usłyszy, nie wiem, koncertu Leszka Makowieckiego. Ja nie rozumiem, dlaczego reprezentacja Polski, nie wiem, w koszykówkę czy w siatkówkę, to nawet jeżeli wygrywa, to nie chodzi, znaczy, no nie, dlaczego nie ma takiego zwyczaju, że taka reprezentacja jakby dostanie wykład historyczny. Dlaczego nie ma, nie jest absolutnie oczywiste, że strażaccy oficerowie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej nie mają kursu historii Polski i polskiej literatury. Że oni będą oficerami Rzeczpospolitej i co mają... Znaczy, ja po prostu to jest problem tylko Straży Pożarnej? Nie, a tam wiem na pewno. Wiem, że wiem, tak, znaczy, nie wiem, czy wojskowi oficerowie na WAC-ie na przykład mają taki, no, chyba nie. Zauważ jedno, że generalnie poziom edukacji i tego wszystkiego bardzo się mocno zmienił. I to jest jakby tutaj odpowiedzią na to jest
udanie się do sumień ludzi, którzy tym rządzą. Co chcesz powiedzieć, że mamy najpierw stuknąć do, nie wiem, kardynała Nycza w Warszawie, żeby ruszył sumienia polskiego parlamentu? Nie wiem, czy akurat kardynał Nycz... Ja wiem, że to nie jest może dobry adres. Ale chciałem zwrócić uwagę, że Matka Boża, która w dziesiątkach wcieleń w Polsce, jak w dziesiątkach wizerunków jest obecna, ma również wizerunek piotrkowski, Piotrków Trybunalski, kolebka polskiego parlamentaryzmu, i ona tam, w tym Piotrkowie, jest patronką polskich parlamentarzystów. A co powiedzieć tym parlamentarzystom i tym naszym słuchaczom, którzy Matkę Boską mają w innym miejscu niż my na przykład? I Pana Jezusa. Że będziemy się za nich modlić, żeby zrozumieć, tak. Jakby, no, żeby... No bo wiesz, ludzie różni słuchają. Tak czy inaczej, nie chodzi mi o to, że ja chcę wszystkich zmusić, to bym chętnie, natomiast to chcę, ale nie chciałbym nikogo zmuszać do nawrócenia. Każdy podejmuje swoje decyzje. Nie każdy podejmuje tutaj swoje decyzje, to jest jego życie i jego ryzyko związane z przyszłością. Z przyszłością, nawet taką wiekuistą. Za przyszłością. Natomiast ja generalnie rzecz biorąc uważam, że odpowiedzią na to jest praca u podstaw. To znaczy to, że jeździmy tak jak, znaczy, że jeździmy, chociaż z całą pewnością nasze dochody są znacznie mniejsze niż te, które określiła pani komisarz Bieńkowska jako takie, że to za tyle to tylko idioci albo złodzieje, tak? To my to robimy. Dlatego my to robimy, że to jest nasza droga i to jest nasza służba. Duże słowo. Ale to jest nasza służba, chciałem powiedzieć służba Polsce. No niech tak zostanie. Ale z oczywistych powodów, tak jak nigdy nie wolno mi powiedzieć, że ksiądz Gurgacz był księdzem patriotą. Tak. No tak, bo to ma trochę pejoratywne. No i tak samo służba Polsce, prawda? Dobrze. Reasumujemy, podsumowujemy do końca. Rozmowa z córką została nam na koniec. Cieszę się, Pawle, że wpadłeś pod ten dach i że zechciało ci się skręcić między Toruniem a Łodzią. Rozmowa z córką, Państwo wszyscy te rozmowy znacie, bo to jest taka rozmowa, którą każdy z Was odbywał ze swoimi rodzicami jako dziecko i wtedy sobie obiecywaliście, że swoim dzieciom tego nigdy nie zrobicie. Ale potem, żeście się zorientowali, że taka rozmowa z córką, kiedy to ja mówię, trochę jak dziad do obrazu, a dziecko słucha, ale rozmowa, prawda? To jest jedyny i jeden z najważniejszych, jedno z najważniejszych narzędzi wychowania naszych dzieci. Właśnie taką rozmowę chciałbym na koniec Państwu przedstawić. Nie tylko może z moją córką, ale tak w ogóle ze wszystkimi. Z córkami, synami. Córkami, synami, wnuczkami. Pawle, bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś wpaść pod dach nieba. Jak będziesz kiedyś po drodze, to zapraszam. Z dziką afrykańską radością. Drzwi otwarte. No i zostawmy ludzi z rozmową, na rozmowie z córką, a potem prawdopodobnie Maria Duszka w kąciku swoim czterech ścianek wiersza coś nam zaproponuje. A co to będzie, to jeden Pan Bóg raczy wiedzieć. To dobranoc Państwu. Dobranoc. Oprócz 20 paru lat dwie nas epoki córko dzielą. Ja w PRL-u rad nie rad rosłem karmiony mortadelą. Ty nie znasz pustych półek w sklepie, lecz też się żywisz nie najlepiej. Ja wiem, niełatwo wierzyć jest, że przed kilkudziesięciu laty nauczycieli zjadał stres,
kiedy padało słowo Katyń, choć dziś w niejednej polskiej szkole belfrowie drżą na hasło Smoleńsk. Każdy z nas wiedział, gdzie jest wróg, w sferze kultury i języka. Kazano nam się uczyć bukw. Ty musisz po angielsku spikać, lecz tym się, Magda, nie deprymuj, bo to zupełnie inny przymus. Komunizm potęgował złość u ludzi, których wcześniej mamił. A gdy tłum krzyczał władzy dość, to krew płynęła ulicami. Dzisiaj w kulawej demokracji nie ma tak krwawych demonstracji. Patrz, jak sumienia brudne żre czarna zaraza targowicy. Patrz, jak kanalie łaszą się do tej lub tamtej zagranicy. Ci spod judaszowego znaku to jest najgorszy sort Polaków. Nie wszystkim podarował los domowe mądre wychowanie, czterej pancerni i Hans Kloss zamącić w głowach byli w stanie. Lecz ty od Boga masz dar cenny, pradziadek twój był cichociemnym. Zmienia się pospolita rzecz i nie brakuje wyzwań nowych. Dziś trzeba mężne serce mieć, żeby uczciwym być księgowym. W sporze ze złem obiecaj to mi, nigdy nie pójdziesz na kompromis. Pamiętaj, by nie wstydzić się prawdziwej katolickiej wiary, choćby prawili głupcy, że to jest zabobon ludzi starych. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoje dzieci. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoje dzieci. A po Pawle Piekarczyku Maria Duszka, Cztery ściany wiersza, a w nim, w tym kąciku zwanym Cztery ściany wiersza, Janina Osewska. Cztery ściany wiersza. Maria Duszka zaprasza. Dobry wieczór Państwu. Janina Osewska mieszka w Augustowie. Jest poetką, fotografem, pedagogiem, animatorką życia literackiego. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach poezji w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Mongolii i na Litwie. Przeczytam kilka utworów z jej niedawno wydanego wyboru wierszy Usiądź ze mną na łące. Panie, rozsypałeś mnie dmuchawcami na rozległe łąki i wiejskie ogrody. Dałeś mieszkanie w sąsiedztwie linii i róży, narażając na wieczne wygnanie. Wyprawiłeś w dalekie podróże w towarzystwie sójki i klucza żurawi. Powiedziałeś: tańcz z podmuchami wiatrów pomiędzy byciem a przemijaniem. Przecież wiesz, że dmuchawce kruszą swe serca, by odradzać się na bezkresach. Jak mnie pozbierasz na całym świecie? Miłość po zmierzchu. Uczysz się jej od A do Z, przez
przestawiając kolejność liter po dziecięcemu. Dziwisz się, że oddycha spokojem wód, przytula białolicą brzozę i pieści widok za wodami, w których toną oblicza planet. I że skóra jak płatek zawilca aksamitna jaśnieje od dotyku gorących obuszków i staje się napiętą struną obietnicy. Uczysz się jej od stóp do głów, w siedmiu przypadkach zaimka ona, jakbyś jej o innej opowiadał. Uczysz się miejsc spokojnego trwania pomiędzy było i jest. Oswajasz niepojęte zbieżności dat na trajektoriach żyć. Uczysz się budzić z przeszłości, stając na równych nogach płynącego czasu i modlisz się o jego trwanie. Usiądź ze mną na łące, choć wolisz zadymione kawiarnie wielkich miast. Usiądź obok i zobacz, doliną rzeki płynie czas. Zrozum mój zachwyt i unieś kamień ciszy. Skończyło się lato jasnych wieczorów, tylko pocałunek krąży w żyłach. Nie mów, że w 2040 zapadną się fundamenty, na których budujemy dom, że z woli synów będą getta dla matek i ojców, że z woli córek wyludni się nasze miasto, że wieże katedr runą jak klocki w dłoniach Julii, że w naparstku zmieści się komputer, że dzieci nakarmimy koncentratem w tabletce, że piersi kobiet wyschną jak niezerwane owoce wiśni, że jak muchy wyginą mężczyźni, których miłość z ojca na syna przenosiła góry, że ugną się kręgosłupy i wielu pójdzie boso. Zabierz mnie nad staw na kładkę. Niech moja dłoń uśnie w Twojej. Niech połączą się krwioobiegi. Przebudzenie. Nie poznaję serca, w którym nagle zajaśniało, jakby ktoś przekręcił kontakt i przepłynęła świetlista energia przebudzenia. Nie poznaję języka, który niesie jasne pasmo słów, od akwamaryny przez błękit, aż po głęboki kobalt nadchodzącej nocy. Nie poznaję oczu, dla których wszechświat ograniczył się do jednej fotografii i spoił na przedartych brzegach głębokiej rany. Nie poznają uszu, pojemnych stągwi, błogosławionych słów i oddechów, skręconych w wiór, aż do trzewi ciszy, szerokiej, że słychać drżenie dusz. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Mario, za przybliżenie postaci i wybranie wierszy Janiny Osewskiej. Pragnę powiedzieć przy okazji, że wciąż trwa akcja Więcej Polskiej Piosenki w polskich mediach i chciałem zaprosić przy tej okazji do wysłuchania w najbliższą środę muzycznego zerkadełka w Radio Palotti FM, gdzie tym razem Krzysiek, Banita Kargul i Włodek Mazoń gościć będą Pawła Orkisza. Oczywiście gitarą i piórem w środę od 23.05 Leszek Kopeć z muzyczną cyganerią od 23.05 w środę. Zapraszam bardzo serdecznie. W każdą niedzielę wysłuchajcie również audycji Jurka Krużela. To zdaje się godzina 9.05 w Radio Rzeszów. Tych audycji jest coraz więcej. Oczywiście muzyczna bombonierka, Piotrek Schauer i tak dalej. No i oczywiście synkopa słowa w każdy poniedziałek o 19.00. A teraz Agata Rymarowicz i Wygnanie z raju. Najdoskonalszy swego władcy twór, kwiatowy pył osiadał ci na stopach, twarz chłodził tresowany wiatr. Z
zwierzęta grzały cię puszystą sierścią. W źrenicy tańczył strumień i błysk, a w zamian za to tylko posłuszeństwo, uległość wobec pana, więcej nic. Tylko pokora wobec bezgwiezdnego nieba, miłość do tego tylko, co potrzeba. A ja nie mogłam bezczynnością żyć upojną i zrobiłam to, czego nie wolno. Zrobiłaś, to się daje odczuć, kaleczę sobie palce na kamieniach, a plecy jeszcze czują archanioła miecz. I płaczesz idąc w dół po zboczu u mojej szyi, płaczesz ze zmęczenia i nie masz nawet siły na starcie brudnych łez. Dałam ci rozkosz, dałaś ból, dałam ci dumę i wstyd. Więc powiedz, po co jeszcze każesz mi iść z sobą, skoro nie cierpisz mnie i drwisz. Utraciłem raj, więc po bezdrożach pójdziesz, nie czekając cudu. Utraciłem raj i będziesz walczył o każdy życia dzień. Utraciłem raj, na próżno czekać będziesz końca swoich trudów. Utraciłem raj, nie będziesz miał nikogo oprócz mnie. Nie zapomnę ci tej winy. Utraciłam raj, będziesz cierpiała razem ze mną licząc dni. Utraciłam raj i będę bił cię, będę krzywdził bez przyczyny. Utraciłam raj, jesteś słabością moją, więc mi dodaj siły. Przejść przez strumień, rękę daj. Utraciliśmy, utraciliśmy, utraciliśmy. Po wygnaniu z raju, w wykonaniu cudownym Agaty Rymarowicz, wracamy troszkę do pieśni, no takich powiedzmy związanych troszkę z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Lech Makowiecki z płyty Niepodległa zostają. Ja tu zostaję, choć wszyscy kumple wyjechali. Ja tu zostaję, obchodzi mnie co będzie dalej. Ja tu zostaję, nie dam wypędzić się nikomu. Ja tu zostaję, bo tylko Polska jest mym domem. Ja tu zostaję, by dać świadectwo pokoleniom z tymi, co Polskę chcą odmieniać dziś. Zostaję, nie chcę taniego dobrobytu. Ja tu zostaję, nie dla pieniędzy i zaszczytów. Ja tu zostaję, najlepsi ponoć wyjechali. Ja tu zostaję, wytrwam, gdy inni się poddali. Ja tu zostaję,
Po co mi w sercu taka blizna, tu gdzie Bóg, honor i ojczyzna wciąż? Ja tu zostaję, na stół wykładam dzisiaj karty. Ja tu zostaję, pora zakończyć czas pogardy. Ja tu zostaję, spadają z nieba samoloty. Ja tu zostaję, świat musi poznać prawdę o tym. Ja tu zostaję, pomiędzy dżumą a cholerą, przyjaciół sobie sam wybieram już. Tak, 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 ja tu zostaję, nie sprzedam swojej hardej duszy. Ja tu zostaję, by w waszych sercach lody skruszyć. Ja tu zostaję, tam sierp dżihadu gardła skroi. Ja tu zostaję, czy z półksiężyca się nie boi. Ja tu zostaję, gdy zachód przed islamem klęka. Ja mam swą wiarę, ja się nie lękam, nie. Kumple wyjechali. Ja tu zostaję, wytrwam, gdy inni się poddali. Ja tu zostaję, wrócicie, gdy już wysprzątamy. Ja tu zostaję, ktoś musi wam otworzyć bramy. Ja tu zostaję, a gdy jutrzenka nam zaświta, ja tutaj będę i was powitam. Chlebem i solą was powitam. Chlebem i solą was powitam. Chlebem i solą was powitam. Joasia Cieśniewska to jest artystka, która pochodzi z Teresina, mieszka w Teresinie. I w tym Teresinie prowadzi dużo ciekawych rzeczy, ale też wreszcie po wielu latach nagrała płytkę. To jest już chyba 10. płyta, na której jest logotyp audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Posłuchajmy pieśni Płyń do mnie wodo. Gdy pierwszym świtem Jan w wodę wypływał, w mgle się rozmyło światło gwiazd. Na drugim brzegu stała dziewczyna, jej czarne włosy rozwiewał wiatr. Płyń do mnie wodą, leć do mnie wiatrem, gdzie nas zawiodą żagle rozpostarte. Hej, na drugi brzeg pod ciemną ścianę las. Kiedy w dzień drugi łodzią odpływał, w porannej słońca bladej czerwieni, wtedy nad wodę dziewczyna przyszła o włosach rudych jak rdza jesieni. Płyń do mnie wodą, leć do mnie wiatrem, gdzie nas zawiodą żagle rozpostarte. Hej, na drugi brzeg pod ciemną ścianę lasu. Trzeci
trzeci dzień, gdy złotem ozdobił słońca blask, rozproszył sen. Jana wołała, gdy płynąć się sposobił, dziewczyna o włosach jasnych jak len. Płyń do mnie wodą, leć do mnie wiatrem, gdzie nas zawiodą żagle rozpostarte. Hej, na drugi brzeg, pod ciemną ścianę lasu. Czernią nocy, czerwienią zorzy, we włosach dziewczyny świt się mienił. Wspólne były dnie i wieczory, i grała muzyka światła i cieni. Płyń do mnie wodą, leć do mnie wiatrem, gdzie nas zawiodą żagle rozpostarte. Hej, na drugi brzeg, pod ciemną ścianę lasu. Płyń do mnie wodą, leć do mnie wiatrem, gdzie nas zawiodą żagle rozpostarte. Hej, na drugi brzeg, pod ciemną ścianę lasu. Co jakiś czas trafiają nam się takie perełki muzyczne i artystyczne. Jest taki młody człowiek rodem z Olsztyna, mieszkający troszkę i w Olsztynie, i w Kanadzie, Oskar Jensen. On jest autorem muzyki, tekst Staszek Głowacz, Oskar Jensen. I mam propozycję, bo to jest jeszcze w miarę ciepła bułeczka. Piosenka nosi tytuł Nie rzucim słów na wiatr. Oskar Jensen do tekstu Staszka Głowacza. To taka miła niespodzianka po Joasi Cieśniewskiej. Brzegu dnia czekam, aż sen tam skończy śnić, żeby z tobą tu spełniać sny. Na brzegu dnia czekam, aż zejdzie na świat zmęczony księżyc, pójdzie spać. Kiedy noc jak kot znów czmychnie za płot, aby już nie dzielić nas, a czas zacznie tylko nam odliczać wspólny czas i uniesie nas do gwiazd. Gdy wstanie serca dwa na stół rzucą się,
O czym opowiadać, moi drodzy? Co chwilę odwiedzają mnie zacni goście w mojej audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Za tydzień moim gościem będzie Janusz Cybul-Skwira, artysta z grupy Na Odległość. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania tej audycji. To będzie już 114 odsłona. 5 listopada, jak się nic wielkiego nie wydarzy, nie zmieni, naszymi gośćmi będą Jacek i Michał Musiatowicze, a 12 listopada, jak dobrze wszystko się ułoży, będzie zespół Bez Zgrzytu. Słuchajcie więc audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, bo naprawdę warto. A w tej chwili chciałem Was zaprosić do wysłuchania piosenki z takiej płyty Zawierszowani. Jest to piosenka do tekstu Jacka Kaczmarskiego, Zamki na niebie, a śpiewa Zofia Szpikowska. Australii na pusty patrzył burz. Człek, co go los powalił, nie szuka złota już. Na dłoniach oparł głowę swą i w dale myśli wiódł. Irlandią, hen za morską mgłą, tęsknoty sycąc głód. Przed oczami miał dom, miał dom, swój dom. Tam za falą, za pianą, za mgłą i żonę swą, którą zostawił tam. I ojca, i matkę u kościoła bram i tych, których kiedyś znał. Zobaczył obok siebie i siedząc wśród samotnych skał zamki budował na niebie. W marzeniach zamkniętego nie doszedł żaden głos, gdy wbił się w plecy jego morderczej włóczni cios i zatruł wizję śmierci wąż, lecz nie zginęły w mgle, bo chociaż umarł, stawiał wciąż na niebie zamki swe. Przed oczami miał dom, miał dom, swój dom. Tam za falą, za pianą, za mgłą i żonę swą, którą zostawił tam. I ojca, i matkę u kościoła bram. Oczami miał dom, swój dom. Tam za falą, za pianą, za mgłą i żonę swą, którą zostawił tam. I ojca, i matkę u kościoła. Tych, których kiedyś znał. Zobaczył obok siebie i siedząc wśród samotnych skał zamki budował
na niebie. I na koniec zostawiłem oczywiście właściwie drugiego bohatera tej audycji, po Pawle Piekarczyku, mianowicie Lecha Makowieckiego, z piosenką Modlitwa. W końcu zbliżamy się do godziny 22. Chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za waszą obecność pod wielkim dachem nieba, za to, że słuchacie, za to, że zaglądacie też do innych rozgłośni radiowych, by posłuchać kolegów, koleżanki, które też w tym samym klimacie zabierają was w świat poezji, piosenki z tekstem, piosenki niegłupiej, niebanalnej, a przede wszystkim piosenki, która nas trochę odrywa od tej szarej rzeczywistości, wprowadza nas w taki nastrój pogody, ducha, bliskości z drugim człowiekiem, z naturą. Dlatego słuchajcie Zerkadełka, słuchajcie Synkopy Słowa, Muzycznej Bombonierki, Mikroklimatu, czego tam jeszcze, Muzycznej Cyganerii, czy też Gitarą i Piórem, Mikroklimatu i tak dalej. Mario, dziękuję ci za przygotowanie i wybranie wierszy Szyma Janiny Osewskiej. Dzięki ci za tą pracę, którą wykonałaś. Również dziękuję Sławkowi Laskowskiemu za podkłady muzyczne i oczywiście Piotrkowi Czechowskiemu za to, że zaproponował tak fajny dżingiel do Czterech Ścian Wiersza. No cóż, za tydzień, jak już raz powiedziałem, gościć będziemy Janusza Cybula-Skwirę, a więc nie zostaje nam nic innego, albo mi nic innego, jak zaprosić was w najbliższy poniedziałek, 29 października na godzinę 20, do Radia Muzyczna Cyganeria i pod wielki dach nieba przy okazji, gdzie spotkamy się z Januszem. Na koniec, tak jak powiedziałem, Modlitwa, grupa Zajazd, Lech Makowiecki. Dobrej nocy. Modlitwa, który to już raz, święte misterium, święty czas. Minęło znowu tyle lat, czy z tego coś zrozumiał świat? Które z przykazań zechciał wziąć? Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. I nie zabijaj, to największe zło. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, horror, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstań, dziecko, Zygmunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. Wiecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał w świat. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość.
ojczyznach honor wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko daj.